Siemko ludzie, tak wiem. Powiem wam tylko, że w tym odcinku też jest głos zepsuty, ponieważ nagrywałem Woko razem z GTA, więc przepraszam, ale już w kolejnym odcinku tego nie będzie, bo już nagrałem kolejny odcinek, więc życzę wam miłego oglądania. Hej, czyli witam was w kolejnym odcinku z Uncharted Fortuna Drake. Jest już kolejny odcinek. Wracamy do nagrywania, jak mówiłem, pewnie widzieliście może odcinek z GTA, pewnie będzie wcześniej niż to, więc wracamy do nagrywania na PlayStation, więc dzisiaj nagrywam też i Uncharted, więc jesteśmy już w grze. Może przyciszę trochę tą grę, bo jest strasznie głośna. Poziom głośności. Okej, myślę, że tak będzie dobrze. No, trochę lepiej. Okej, to lećmy. Dobra, zaraz action. Wow, ten granat ich strzela jak bazooka, widzę. Nice. Mam nieskończone ammo, więc możemy trochę postrzelać. I see you too, motherfucker. Dobra. Wybuchłem go, widzę. No tu jest osiągnięcie, a to żeby tą część przejść strasznie szybko. Nie wiem jak się ludziom to udawało zrobić, bo tutaj. Tak żeby nie zginąć, żeby próbować to szybko zrobić i nie zginąć, to trochę trudno może być. Ja mogę wam tak powiedzieć. Dobra. Dobra. Rudy nie żyje. No i what next? No my musimy tu wpłynąć. A nie możemy. I what teraz? Bo ja już nawet nie pamiętam. Ej! Nie pamiętam już. No tak. Kamionki trzeba zniszczyć. Ale taki what the fuck, co ja mam zrobić? Dobra. You've got to get to that tower. I'll meet you back at the customs house. Okay. Cholera, nie pamiętam jakich broni ja muszę osiągnięcia jeszcze zdobyć. Ale po prostu musiał sprawdzić potem. Dobra, jesteśmy jak typowy arabscy terroryści. Strzelamy za kacza. Tylko jeszcze po arabsku, tylko nie gadam. Dobra, nice. Headshot. Dobra, tam było ammo dla mnie. Żeby świetlało. Dobra, jest.
A się eksplodowało. No dobra. Już nie wiem, czekajcie. Max, jaką mówię. Nie. Potem odpiszę ci, mój kochany widzu. A tak sobie myślę, o kochany, mówisz to specjalnie. Rak mózgu. Mogę tylko powiedzieć. No i teraz, where do we need to go? O, trochę ammunition. O, znowu Max TV. Pozdrawiam Max TV za to, że do mnie przyszedł na odcinku. Może to będziesz oglądał. Skakujmy! Dobra, taki trochę fail widzę. W ogóle te spodnie, jakie on nosi. Nathan! You don't have style. Why the fuck are, what the fuck are you wearing? My fucking nigga. Woo! Dawno nie grałem, co jestem. Taki. Wiecie. Wyszłem z wprawy. W zasadzie w Uncharted 4 też już dawno nie grałem. Więc wyszłem z wprawy na pewno. What the fuck are you shooting to me, motherfucker? O! Idzie nasz ulubiony pan z tym. Z shotgunem. Okej. O, Lucyn! No nie! Pan granatnik! Kilku ich na mnie biegnie. To nie jest kilku! Foko yo momo! Jak pojechał. No nie! Okej. Tam widzę, że jest ammo. To jak się położy na tą glebę. Ammunition trzeba zbierać. Mhm. Ty, śmigol. It's my treasure. Kolejni. Gdzie pan z shotgunikiem? Dobra. Małpo! Trochę wygląda jak ten, jak Vince z Ponków. O cholera! Się przydało trochę ammunition. Dobra. Wow. To był taki close call, można powiedzieć. Bo nie mieliśmy ni ammo, ni nic. A typ na nas, nacierał tak na nas strasznie. Dobra, ale możemy już iść. Brutal combination. Nice. Ile ktoś? No. My musimy tutaj gdzieś na górę wejść. Dun 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 dun
Sig Parvis Magna. So sick skills. Very sick. Dobra. Więc chodźmy na górę. Ty pamiętam kiedyś, jak grałem pierwszy raz, kilka razy sfailowałem w tym miejscu. Okej. Tutaj to jest najgorsze przeskakiwanie pomiędzy tymi. Sig Parvis Magna. Czemu ja to powtarzam? Tak się bałem, czy mu doskoczę tam, czy... Tak się bałem, czy doskoczę tam, czy ja tam nie doskoczę, czy... Czy co? Ale... Beautiful. Okej, teraz musimy tak przejść sobie. No ty. Słuczko. Mówiłem, że będą fejle w tym miejscu. O nie! Nathan. Tak już sobie wprowadziłem, że ci mam na piątki oczywiście chciał robić. Znaczy, no chciał, bo to wiecie, przygoda i wszystko. I ten dźwięk, co on wydał. No ale no co, no nie, każdy chce takie coś robić, wam powiem, bo to... Znaczy, no to bym zrobił, ale... Są to, że mogą zginąć. Tak na przykład tutaj na grę patrzeć i są kasztany takie jak ci bandyci. Więc chyba z takimi byś nie chciał zadzierać. A na pewno nie byłbyś takim świetnym strzelcem, żebyś zabijał takie armie jak on zabija. No dobra, byś mógł być Terminatorem, ale to też postać z filmu. Albo Rambo. To też postać z filmu. To prawdziwe życie. Jest trudniejsze. Jaki fail. No dawaj, rób to, Nathan. Ucho mnie boli trochę od tej słuchawki. Zmienię ucho. Dobra. Kurde, ta słuchawka jest tak niewygodna. Moje słuchawki inne oddałem dla kolegi, bo kurde, on nie miał, jego słuchawki się zepsuła. Ja miałem to od Samsunga, to oryginalne, jak wiecie, jak kupicie tego Samsunga, bo ja mam tego 7-kę. I właśnie... Jego były zepsute, te słuchawki, te od Samsunga są zajebiste, nawet i dobry bas mają wszystko. I jemu je oddałem, bo wiesz... Będę bo jesteś najlepszym przyjaciółem, to tam ten jeden z tych bliźniaków. I mu powiedziałem do niego, że mu je odno po prostu. Się wiedziałem, że ktoś tu jest! Oh fuck! Dobra. Nice. Ale tak widziałem kogoś cień tam, jak się wspinałem. Jezu, tu się bał, po taki chodzi, bo w ogóle mam taki trochę lęk wysokością, latałem samolotem wszystko, ale jeszcze byłem mały, to taki, tak się nie bałem, teraz mam taki trochę lek wysokości i na pewno jakbym tak właśnie przez takie te musiał wchodzić, tak jak oni tutaj, wiecie, hardkorzy idą przy takich krawędziach, wszystko, ja mówię, kurde, never ever forever. This is Sparta! A, zamek. This is Sparta! Zapomniałem, że tam... Nie zauważyłem tego zamku. O! 10. Dom celny. Czyli jesteśmy już w połowie gry, można powiedzieć. Wiem, muzyka. Jak ja kocham muzykę w grach. Jezus. Wow! Still seem to be in good shape. Hey, check this out. This looks right. The Esperanza sailed from Cayo, Peru, carrying 800 bars of gold, 1200 silver emeralds, golden masks, ornaments. Whoa, reading 16th century Spanish? Not just a grave robber after all, huh? Right here.
Gold statue. Weight 20 arrobas. That's over 500 pounds. That's gotta be it. There you are. Fajnie, że te wszystkie artefakty, co są tutaj, to w czwórce są w multiplayer. Jako ten moc specjalny. That's the last entry. That somebody special? What? Oh. Yeah. I guess you could say that. Huh. I had you pegged as more of a woman in every port kind of guy. Don't I wish. No, this was Francis Drake's ring. I, you know, kind of inherited it. Sic Parvis Magna? Sic Parvis Magna? Teraz już o tym uczy, gdzie powiedziałem. Check out the date. 29th of January, 1596. One day after he supposedly died. Wait, what are these numbers right here? Coordinates, right off the coast of Panama. Oh, so that's how you found the coffin. Yeah, that's right. See, Drake left this as a clue to pinpoint the exact burial site. For someone clever enough to figure it out. Yeah, nice try. But we're still going for that boat. Yeah, I'm afraid this is as close as we're getting to El Dorado. To jest też dobre, bo broń strasznie w multi. Puścisz, że te takie demony z tego wylatują i zabijają. Na pewno jak będę nagrywał czwórkę, to potem multi na pewno nagram, bo multi mi się strasznie podobało. To kilka nagram, nie wiem, pięć może, takie randomowe bardziej, nie tak, żeby... Nie żeby z tego robić jakąś wielką serię! O, tu puściach przyjmuje dużo na siebie. Pamiętam, że tutaj ten moment właśnie był trudny chyba, jak grałem. Byłem się uważać, bo tutaj, znaczy nie, że w grzetku, w prawdziwym życiu, że Nikuś jak wróci z przedszkola zaraz, żebym nie wbił do pokoju, znaczy nie z przedszkola, wieczór mamy ją z przedszkola. No z taką panią tutaj chodzi na... co tydzień chodzi sobie, nie? I... niedługo ma wracać. Dokładnie za pół godziny. A my mamy... już 20 minut filmu, więc myślę, że zdążymy, dopóki ją wróci. Mama jeszcze powiedziała moja, że jego chwilę przytrzyma. Żebym mi nie wszedł, jak nagrywam. A ja poprosiłem. Bo wiecie, jak nagrywam, to nie lubię, jak mnie ktoś bije. A tutaj jeszcze nie wiem, czy te cięcie mogę takie robić, więc wiecie. Jak będzie można, to będzie zajebiście, wtedy już bez problemu będę, wiecie, nagrywał, nie będę się bał nic. O ty! I to jeden taki cios zaskoczenia. Dobra. Podjedźmy to. Okej. I don't see any boat, Nate. Looks like we missed our chance. No, there it is. On the other side of the harbor. Come on. Hey, you know what? Why don't I just wait here and you can sit around and come back and pick me up? To wiesz, co wcześniej byliśmy. Okay, what are you up to? Nothing. I just wanna, you know, stay here and get some more footage. Jebiesz. Alright, fine. But promise me you'll stay put. Whatever that means. Okay. Boom! Czekolaka! Ach! Zamek! Wow, wow, low and the whistle blow. No! Forest! No! You made it! Fuck you. I teraz będą nas strzelać. Bitch! Did you say to me bitch? Dobra. Bo tutaj by strzelał nas tym granatnikiem i kurde mnie tylko wkurzał. Dobra.
Łokidu! Terak. No nie! Sorki ludzie za te fele na dzisiejszym odcinku. Nie wiem co się dzieje ze mną. Nie ogarnię może trochę, nie wiem, może jestem za bardzo zmęczony. Znaczy nie, dzisiaj się wyspałem, to jest perfekcyjnie, tak. Kurde, na później do szkoły mieliśmy, to wiecie, to sobie pospałem trochę. No. No ale nie no. Po prostu ja nie ogarniam. Close call. Jeszcze ten tego gnata w ręce trzyma. Wiesz, jeszcze łatwiej jest spać, jak się gnata w ręce trzyma. On zajmuje pół dłoń. Tu teraz będzie strzelanina. O, już mamy ten 11. In potrzask. Chodź tu. Zem czwórki. Nie wiem, czy ta broń się tutaj nazywa też M4. Będę się trochę chyba wkurzał. Trochę. Nie zaraz rage weźmie, co nie będzie trochę. No weźcie, dajcie tego mu opiszona tu. No, to też pamiętam, że kiedyś powtarzałem chyba. Już ten moment! No kurwa mać! Nie wiem, się spawnią gdzieś. Spawner mnie daleko postawili, czy się spałem. Ale Nathan, uwierz mi. Nie tylko ty się wkurzasz. Ty, gangsta! Zapomniałem o tym, małpo ludzie tutaj. I am like rolling, 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 yeah, rolling, rolling, rolling. Great. A, bo tam wieżyczka jest. Dobra, niech walnia na serię. Nie, nie, nie. Ten tylko zamykał oczy, myślę, że mnie nie zabili. Ale skąd ich tyle tu jest na tej wyspie? Rozumiem, bo tam jakiś skarb, no ale... Przywieźli cały... ten kraj arabski, z którego oni tam pochodzą.
To śmieć rudy. Nie jest takie śmieszne, co? Ale ta muzyka mi się też podoba. A ty! Idi da ribu kura naik. O naj. O je. A rejne wada naj. No nie! O Lucian! Idi da ribu? O da naj. Co ma po ludy? Come on, motherfucker! Come with me, bro! Come with me! Chyba sobie odpuścili. O Jezu. A czasem tak głośniej muszę sobie powiedzieć, że widzieć, czy się synchronizuje. Więc sorki. Ale zawsze tak musiałem robić. Grany, że? To weźmy. O, gdzieś się zamknęło produkcyjnie za nami. Przypadek? Nie sądzę. No i sali, no właśnie. Hello. It's me. He's alive. Huh. I don't know, Nate. I mean, how much do you trust this guy? It's not exactly like they're holding them at gunpoint. I know. Yeah, it seems weird. Cholera. I know. Sully's a lot of things, but he's not a backstabber. Which way were they headed? Northish. Yeah, towards the mountains. Okay. It's gotta be the monastery. Let's go. What if it turns out he's working with them? We either rescue him, or we beat the crap out of him. Hell, I might just beat the crap out of him anyway. Ty, ty jesteś śmieszek, mate. Ale patrzcie na te beautiful widoki. Tyle co ja screenów robię w tych grach, to jest prosto za mną. It's his rainbow corona, nigga! Oh no! It's me. Oh no, fuck this shit, nigga. I see you too, motherfucker! Ten krzyk... Oh my, motherfucker! Was it granted? Or was it your mom? Or was it your dick? Weźmiemy tobą, będziemy częściej na amunicję znajdować. It is a rybu kura night. Dobra. Idźmy. Slowly. I am like slowly, 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 yeah! Żartuję. See those scorch marks? Uh-huh. Somebody packed this place with enough gunpowder to blow it wide open. Watch where you step. Some okay. These boards are really falling. No, chyba miałeś rację. Chyba to wyklekałeś. I can't hold on. Give me your other hand. A nie, to po spadek. Damn it! Fuck. To jest fucker, motherfucker. Trzymał taką grubą krowę. Musimy iść tu. Czemu to zrobiłem? Bo to wygląda miejsce, którego przyjechał, jak miejsce, z którego przyszliśmy. No, aż tam.
Aha, mam nie tutaj. Iść tam chyba skarb był tam na prawo na dole. Wcześniej go zabrałem. Shitty. Skacz! Cienios. Dobra. Chodzimy. No co? Fuck. This shit, bitch. Jak go ja nie trafiłem, co ja nie wiem. Rak mózgu. Po prostu. Rak mózgu. Tak to się nazywa. I see you too, bitch! You don't need to tell this fucking 10 fucking million times, motherfucker. Spine! Oh, easy, sorry, we're going on. Akurat jak wyszedł to. This river ought to take us right up to the monastery. Czemu zabija? Ale jest jeszcze lożka. No, w górę rzeki, więc robmy to i potem pewnie skończymy odcinek. No dobra. Ciągnie. A nie, to za to mi. No i chyba za to też miejsce jest, jak to się nazywa. Osiągnięcie, jak to się szybciej tam, jak to się szybko przepłynie. Tu jest też przewalone. W sumie jak się wrogowie atakują i tu nie ma troszkę tego granatnika, to wiecie. Ciekawe skąd, co te beczki robią tutaj, nie? Taki Reebok or Nike. Po prostu. Ja wiem, gadam o starych małach, ale tak czasem gadam, dla beki po prostu. Takie miejsce snajperskie na chwilę przyjęliśmy. Czemu strzela sama wrogów, jak tylko ich będzie widziała? Bo jak tak to będzie mi łatwiej, nie będę musiał celować. Teraz. Pra. Ta woda. Nie. Nie wkurza wpływanie po tej. Pływanie w ogóle po tej wodzie. Jest takie przewalone. Pra. O nie, myślałem, że już będzie spokojnie. Także nigdy nie jest spokojnie. To nie byłoby normalne, gdyby było spokojnie. Nice. Ale tutaj ludzie skończyły sobie odcinek. Więc to było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo. Mam nadzieję, że życzę zostawcie. Czerwieliśmy w górę. Mój last Max, poza bardzo serdecznie. Zobaczmy, ile tylko procent gry już mamy skończonej. No ty. Reebok. O, 62. I...